Szacunkowo co piąte włamanie jest dokonywane poprzez sforsowanie okna. Dlatego okna, podobnie jak drzwi, poddawane są badaniom pod kątem antywłamaniowym. Wspólnie z pracownikami Instytutu Techniki Budowlanej sprawdziliśmy skuteczność wzmocnionej antywłamaniowej szyby typu P2 i P4. Pierwsze badanie polegało na tym, że uderzyliśmy z dużą siłą kamieniem polnym po prostu, tak żebyście Państwo widzieli, że to jest wiarygodne. Kamień nie zbił szyby w sposób wystarczający do tego, żeby uzyskać dostęp do środka lub też zrobić szkodę wewnątrz mieszkania. W drugim doświadczeniu uderzyliśmy siekierą, ostrym końcem siekiery, z dużą siłą w szybę P4, odporniejszą na włamanie. Widać było, że szyba ta bardzo dobrze zniosła to uderzenie. Dopiero po kilkukrotnym rozbijaniu szyby udało się wbić siekierę. Następne doświadczenie, trzecie, to było znowu szyba P2 i atak siekierą. I szyba zachowała się tak, jak drewno, powiedzmy jak sklejka. Należało kilkakrotnie uderzyć po to, żeby uzyskać otwór. Także też dostęp do mieszkania cichy i szybki poprzez zbicie szyby był niemożliwy. W mieszkaniach szczególnie narażonych na włamanie oprócz wzmocnionych szyb warto pomyśleć o zamontowaniu w oknach specjalnych okuć, tak zwanych przeciwwyważeniowych. Montaż tego typu wzmocnień utrudni włamywaczom otwarcie okna poprzez wyważenie. Szczególnie w oknach dostępnych z parteru, z tarasu, z daszków, jakichś miejsc, w których przestępca łatwo może stanąć stabilnie, zastosować okucia przeciwważeniowe. To producenci czy sprzedawcy okien powinni zademonstrować Państwu. Okucia takie polegają na tym, że jest taki grzybek, który reguluje skrzydło okna z ościeżnicą, uniemożliwiając albo bardzo utrudniając wyważanie okna. Moim zdaniem zastosowanie trzech takich okuć, dwa przy dolnym narożniku w poziomie i w pionie i jedno przy górnym narożniku w pionie, w sposób pewny zabezpiecza, złodziej nie jest w stanie popularnie stosowanymi narzędziami włamać się w ciągu 3-4-5 minut i to jest to, czego byśmy wymagali od okna, jeżeli chodzi o odporność na wyważanie typowo. Przeprowadziliśmy dwa doświadczenia ze sprzętem, który pozwala na ciche otwarcie okna bez śladów praktycznie żadnych działania przestępczego. Pierwsze doświadczenie na oknie zwykłym, okutym w sposób tradycyjny, popularny, tak jak większość okien jest okuwana. Otwarcie zajęło kilkanaście sekund. Następnie przeprowadziliśmy takie badanie na oknie dobrze okutym, z okuciami przeciwważeniowymi, również wyposażonym w szybę P2 i klamkę na klucz, ale nie zamkniętą na ten kluczyk. Efekt działania przestępcy był podobny jak przy zwykłym oknie. Kupując wyroby antywłamaniowe, należy zwracać uwagę na to, czy posiadają one certyfikaty odporności na włamanie. Takie zaświadczenia wydawane są przez Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Wielkopolski. Tylko zabezpieczenia z odpowiednim certyfikatem dają nam pewność dobrego zakupu.